Lachowski i Piątkowski o prawie międzynarodowym. Podcast Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz portalu Obserwator Międzynarodowy. Wchodzimy w nowy 2023 rok z naszym podcastem o prawie międzynarodowym. I w tym nowym roku serdecznie witają wszystkich słuchaczy. Mateusz Piątkowski i Tomasz Lachowski. Jesteśmy już w nowym roku, ale ta nasza dzisiejsza dyskusja tyczyć się będzie tematu, który bardzo mocno wybrzmiał w zeszłym 2022 roku. Temat oczywiście prawny, prawno międzynarodowy, bo tym się tutaj zajmujemy, ale nie tylko prawny, bo również polityczny, społeczny, czy nawet oczywiście też ekonomiczny. A mowa tutaj o reparacjach wojennych, reparacjach o pewnej. Prawnej instytucji właśnie w systemie prawa międzynarodowego. Jesteś autorem tekstu, który ukazał się we wrześniu ubiegłego już roku na łamach portalu Obserwator Międzynarodowy, w którym właśnie przedstawiłeś swoje patrzenie na. Temat reparacji wojennych od Niemiec dla Polski i w sensie prawnym, ale też i trochę wyszedłeś poza ten wątek w kontekście pewnym dyplomatycznym czy też politycznym. Czy kiedy pisałeś ten tekst, to spodziewałeś się że ten oddźwięk będzie naprawdę tak wielki, jaki był, bo faktycznie Twój tekst, zarówno w mediach społecznościowych, niezwykle się szeroko rozpo, rozpowszechnił, ale również w, w tym jakby kręgu eksperckim, czy nawet kręgu politycznym, również znalazł swoje odbicie. Więc, no właśnie, czy rzeczywiście spodziewałeś się, że ten tekst, jednak ekspercki, chociaż publicystyczny, tak wielką, tak wielką dyskusję wywołała właśnie w, w, w kontekście reparacji wojennych Niemiec dla Polski. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, że będzie aż taka duża reakcja nie tylko w kontekście takich standardowych reakcji, jakie występują na gruncie mediów społecznościowych. Ale też reakcje ze strony innych mediów, różnego rodzaju zaproszenia do innych redakcji oprócz obserwatora międzynarodowego. Z pewnością, z pewnością należy zwrócić uwagę, że oczywiście ta, ta kwestia, która wywołuje bardzo duże emocje, przede wszystkim w naszym społeczeństwie. Ona też oczywiście w jakiś sposób wywołuje emocje u mnie, chociażby ze względów rodzinnych, ponieważ mój świętej pamięci dziadek, w czasie II wojny światowej został wywieziony w wieku 16 lat do pracy przymusowej pod Magdeburg w niemieckim przemyśle chemicznym w fabryce IG Farben. W związku z tym tym tematem ja osobiście interesowałem się. Z perspektywy historycznej, bo, bo, bo zawsze mam wielką słabość do tej metody historycznej w, w naukach prawnych, jako elementu metodologii. I w związku z tym ja w jakimś stopniu no, chciałem również do tego nawiązać, tym bardziej, że tak jak wspomniałeś, mówimy o tym w kontekście naszego podcastu, bo to jest. Dość ciekawy problem prawno-międzynarodowy. To właściwie jest w istocie swojej problem prawno-międzynarodowy. Czym są reparacje? Reparacje jako konsekwencje konfliktu zbrojnego, ale kończąc tutaj i odpowiadając wprost na Twoje pytanie, nie spodziewałem się, że, że ten tekst nabierze takiej popularności. Mogę jedynie, mam nadzieję, cieszyć się, że być może kilka kwestii. Przedstawiłem w jakiś sposób, chociaż oczywiście chciałbym podkreślić, że ani nie jestem tutaj żadnym specjalnym autorytetem. Wydaje mi się, że znamy nazwiska bardzo dobrze ekspertów tutaj naszej doktryny prawa międzynarodowego, którzy bardzo wiele na ten temat pisali, publikacji. Też w żaden sposób tutaj nie jestem wyrocznią w tym zakresie, jak, jak ta kwestia powinna być rozstrzygnięta. Ale, ale cieszę się, że mogłem. Dziękuję również Obserwatorowi Międzynarodowemu, który patronuje naszemu podcastowi, za taką możliwość. Tak, oczywiście, tutaj, wszystkich słuchaczy, zachęcamy do lektury tego tekstu. Link znajduje się w opisie filmu, więc serdecznie zapraszamy i także do dzielenia się właśnie na portalu Obserwator Międzynarodowy swoimi komentarzami. Tutaj wspomniałeś, że reparacje to jednak przede wszystkim temat prawno-międzynarodowy, oczywiście tutaj trzeba się z tym zgodzić, bo kiedy sobie spojrzymy na tą taką historyczną, teoretyczną podstawę tego zagadnienia, no to oczywiście warto zauważyć, że w istocie obowiązek wypłaty danej sumy pieniędzy, przede wszystkim pewnej kontrybucji, był znany w zasadzie niemal od czasów starożytnych, właśnie w kontekście konfliktów zbrojnych. Najczęściej tutaj w tym przypadku prawie zawsze mówimy o sytuacji, w której to strona przegrana płaci stronie zwycięskiej, tak? w tym przypadku w danym konflikcie zbrojnym. Taki przykład dość w, histori jakby w historiografii często podnoszony to na przykład. To na przykład żądanie Rzymu od Kartagini, Kartaginy po wygranie II wojny punickiej w 201 roku przed naszą erą, wielkiej, ogromnej kontrybucji pieniężnej, płatnej przez pół wieku od końca wojny. od Zawarcia samego traktatu i w zasadzie właśnie ten trybut czy kontrybucja płacona była również przez kolejne wieki, nie tylko w kontekście samych wojen, ale także na przykład podporządkowania politycznego jakiegoś podmiotu, podmiotu tej władzy zwierzchniej, tutaj jest przede wszystkim aspekt kontrybucji dla na przykład cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, czy też inne tego typu sytuacje, w której podległe, wasalne podmioty właśnie opłacały się tym swoim seniorom. Też warto wspomnieć chociażby takie popularne słowo jak haracz, które oczywiście w dzisiejszym języku znaczy coś innego, i raczej jest jakby kojarzone z pewnym bezprawiem, a nie elementem wynikającym z prawa właśnie prawa narodów w tym przypadku, to chociażby wpływ języka tureckiego, i właśnie ta, ta, ten trybut, ta kontrybucja z kolei która jakby była następstwem, następstwem rosnącego w siłę imperium. Oso Mańskiego w basenie Morza Czarnego, też oczywiście w kontekście wojen z Rzeczpospolitą, więc pamiętajmy, że tutaj jakby temat, który mi się dzisiaj Zajmujemy, ma rzeczywiście bardzo, bardzo odległe historyczne korzenie. Natomiast patrząc na takie, powiedziałbym, bardziej nowoczesne przypadki wypłacania obowiązku reparacyjnego pomiędzy państwami, bo tutaj głównie pamiętajmy, że reparacje wojenne, czy w ogóle reparacje jako takie, to jest przykład sytuacji relacji państwo-państwo. Tutaj jeszcze się odniesiemy do. Wątku samych jednostek i ich roszczeń, ale przede wszystkim mówimy o sytuacji właśnie dotyczącej relacji państwa z państwem. No tutaj na przykład można stwierdzić chociażby, chociażby konieczność wypłaty właśnie reparacji po Ostatecznej przegranej Napoleona Bonaparte z koalicją antyfrancuską. 20 listopada 1815 roku podpisano tak zwany drugi traktat paryski, który właśnie zobowiązywał spłacanie przez Francję reparacji wojennych, co w sumie nastąpiło dość szybko, bo przez kilka lat Francja swoje zobowiązanie spłaciła, ale ledwie kilkadziesiąt lat później ponownie Francja, tym razem w wyniku przegranej wojny z Prusami od Stofon Bismarcka do takiego zobowiązania została zmuszona również przez traktat, tutaj nawet można podać sumę 5 miliardów franków właśnie tytułem roszczeń powojennych i tutaj również tym, tą prawną podstawą był traktat pokojowy z 1871 roku, więc jakby tutaj widzimy, że tym nowoczesnym ujęciu właśnie już XIX wieku końcówki, która w wielu aspektach prawa międzynarodowego właśnie taką nowoczesnością się może już mienić. Rzeczywiście zauważaliśmy to umocowanie reparacji wojennych jako właśnie konsekwencja traktatu pokojowego i tak jak mówiłem wcześniej, najczęściej była to sytuacja Reparacji wypłacanej przez stronę przegraną stron, stronie zwycięskiej, chociaż e, wspomnijmy chociażby o takich dość ciekawych przypadkach wojen grecko-tureckich. W czasie tutaj wojny o niepodległość Grecji w latach 1821-1832 w istocie zdarzyło się, że st strona, strona zwycięska jednak pewną w sumę stronie pokonanej również wypłaciła. To jest pewien wyjątek, ale pokazujący, że to również jest teoretycznie możliwe, ponieważ to wynika po prostu. Z decyzji zainteresowanych państw. System reparacji to też przykład oczywiście po I wojnie światowej, który był w, jakby wkomponowany w, w cały system wersalski, wynikający oczywiście z traktatu wersalskiego. I tutaj szczegółowo to regulował artykuł 231 tegoż traktatu, który właśnie przewidywał pełną odpowiedzialność Niemiec za wszystkie szkody i straty, które poniosły państwa. Państwa i ich obywatele w trakcie tej wielkiej wojny, w trakcie, w trakcie pierwszej wojny światowej. I też kolejny artykuł tego traktatu zobowiązywał Niemcy do rekompensaty wszelkich szkód, które poniosła ludność cywilna, obywatele państw sprzymierzonych i stowarzyszonych. I tutaj też warto właśnie zauważyć, że Pomimo tego, że wciąż jesteśmy w tej przestrzeni państwo-państwo, tak, to jednak pojawia nam się ten pierwszy element dotyczący samej ludności cywilnej, czyli osób fizycznych, które są ujęte w takim szerszym spojrzeniu, na rzecz których to właśnie podmiotów takie reparacje powinny być przekazane. W istocie też warto wspomnieć, że dopiero ostatnią transzę reparacji wynikających z Traktatu Wersalskiego Niemcy. Spłaciły dopiero w 2000. 10 roku, więc tutaj rzeczywiście ten system, system reparacji, no w jakimś sensie dopełnił się, ale wiele, wiele dekad po tym, jak pierwsza wojna światowa się zakończyła, a w międzyczasie niestety, oczywiście, świat dotknęła ta druga wojna światowa, i tutaj z kolei system reparacji wojennych, oczywiście zaraz oddam Ci głos, jeśli chodzi o kwestię tutaj stricte niemiecko-polską, ale zauważmy, że tym razem ten system właśnie reparacji wojennych wynikał z umowy Poczdamskiej 45 roku, która z kolei konkretyzowała deklarację Narodów Zjednoczonych jeszcze z przed 43 roku oraz umowę jałtańską z lutego 45 roku. I tutaj patrząc na porównanie systemu tego Poczdamskiego i systemu wersalskiego z pierwszej wojny w tym przypadku system Poczdamski zaakceptował taką pierwotną wagę restytucji, czyli tak naprawdę zwrotu własności imienia zagrabionego podczas wojny na terenach przez trzecią Rzeszy Okupowanych i też, o ile to oczywiście było możliwe, czyli powrotu do stanu sprzed naruszania prawa, jeśli rzecz jasna na przykład dany przedmiot chociażby zagrabiony mógł być w sposób fizyczny zwrócony. Więc w tym przypadku ta restytucja była tym elementem, powiedziałbym nowym, ponieważ w systemie wersalskim jednak dominowały po prostu pieniężne odszkodowania. Oczywiście w systemie poczdamskim te również były ujęte, natomiast tutaj ta powiedziałbym to nowum to właśnie element restytucji jako w tym przypadku tego nowego nowego elementu właśnie w prawie międzynarodowym. I mówiąc o właśnie państwie niemieckim, na razie jeszcze ten wątek Polski na boku zostawiając, warto zauważyć, że na przykład w kontekście państwa Izrael, które przecież nie istniało w czasie II wojny światowej, również Niemcy zobowiązały się do wypłaty tych, takich swoistych reparacji, które jednak wynikały w tym przypadku z umowy międzynarodowej pomiędzy właśnie państwem niemieckim, a Izraelem dobrowolnie, czyli to już nie było ten system pewnego narzucenia, jak w Poczdamie, na agresora obowiązku zapłaty odszkodowań, ale właśnie tego systemu pełnej dobrej i wolnej woli politycznej państwa, które się właśnie zobowiązało na mocy umowy z 1952 roku do zapłaty. Takich wielopoziomowych reparacji państwu Izrael, ale także takiemu specjalnemu podmiotowi konferencji do spraw roszczeń żydowskich. I tutaj warto zauważyć, że też takim Pewnym balastem historycznym Niemiec jest na pewno wątek z kolei kolonialny w tym państwie. Tutaj dość wspomnieć o Afryce Południowo-Zachodniej, czyli dzisiejszej Namibii, w której na początku XX wieku doszło do w sumie, można rzec, ludobójstwa. Oczywiście patrząc na to, jak już znamy to z naszych odcinków, pewien element retrospektywnej oceny, ale jednak zbrodni, które na pewno na ludach, zwłaszcza Herero, było właśnie przez tych zarządców kolonialnych niemieckich zbrodnia dokonana. W istocie potomkowie, właśnie ofiar z ludobójstwa Herero, przez wiele dekad próbowali się o swoje po pierwsze. Sprawiedliwość jako taką, o pewno, pewne uznanie swojego cierpienia właśnie domagali się nawet przed sądami Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale również w, w kontekście tutaj relacji z, bezpośrednio z Państwem Niemieckim. No i można, można rzecz, że dopiero, dopiero w tym roku, dopiero w poprzednim roku w istocie. W 2022 roku, a to też wynikało jeszcze z pewnej umowy z roku jeszcze wcześniejszego, 2021, doszło do takiego wskazania, że państwo niemieckie rzeczywiście wypłaci Namibii na rzecz terenów, gdzie zamieszkują przede wszystkim właśnie potomkowie ludności, która była ofiarą ludobójstwa z początku XX wieku. Wielką sumę pieniędzy, ponad miliarda euro. Natomiast tutaj w tym przypadku Niemcy bardzo mocno o to dbały, żeby nie nazywać tej kwestii reparacjami, a po prostu pomocą rozwojową. Też pamiętajmy, że ten wątek właśnie kolonialny czy też postkolonialny rozliczeń z tym kolonialnym dziedzictwem państw Europy Zachodniej jest teraz na pewno. Mocnym tematem, który wybrzmiewa bardzo tak poważnie w debacie publicznej, w właśnie chociażby w Niemczech, czy też w innych państwach zachodniej Europy, więc z pewnością to też jakby trafiło na podatny grunt w sensie czysto takim społecznym, że po prostu społeczeństwo również poczuwa się do tego, aby właśnie wypłacić potomkom ofiar ludobójstwa pewną dużą kwotę pieniędzy jako. Element pomocy rozwojowej. I tutaj oddając Ci za sekundkę głos, jeszcze jedna uwaga w kontekście Polski, ponieważ właśnie ten temat reparacji wojennych wybrzmiewa zawsze z perspektywy tego, że tutaj, jak chociażby powiedziałem to przed chwilą, Niemcy płacą narodowi żydowskiemu, płacą tutaj potomkom ludów Herero za. Ludobójstwo, które, którego się dopuścili w przeszłości, a Polakom płacić nie chcą. To i odwołam się do badań, które poczynili dwaj historycy: Polak, profesor Krzysztof Ruchniewicz oraz Niemiec Konstantin Goszler, którzy w, w swojej publikacji wskazali, że w istocie, patrząc na Różne wypłaty, które państwo niemieckie od lat 70., poprzez już potem po zjednoczeniu Niemiec w latach 90., na rzecz różnych narodów dokonało, to polska w istocie, a raczej Polacy, są na w sumie drugim miejscu według tych badań, ponieważ na pierwszym jest oczywiście naród żydowski. Natomiast dlaczego takie były kwoty? No to właśnie dla ofiar pracy przymusowej, natomiast wszystkie te działania były nie tyle reparacjami, co pewną, pewnym aktem dobrej woli, który z kolei wynikał z, w istocie działalności takiej fundacji, fundacji pamięć, odpowiedzialność i przyszłość, która właśnie zapewniła redystrybucję pewnych środków pieniężnych dla właśnie chociażby tych ofiar prac przymusowych, niewolniczych i w, w kontekście takich nominalnych, właśnie wartości, no to zgodnie z badaniami historyków, o których wspomniałem, rzeczywiście naród polski, czy też przedstawiciele tego narodu, otrzymali zaraz za narodem żydowskim w sumie największą ilość odszkodowań. I teraz, właśnie, już dając, oddając Ci głos, chciałem zapytać. Po pierwsze, jak postrzegasz kwestię reparacji Niemiec dla Polski w sensie międzynarodowym, ten wątek oczywiście najważniejszy dla nas prawny ale też takie pytanie zadaję niejako obok tego tematu czy wyobrażasz sobie że można znaleźć pewną pewną taką płaszczyznę porozumienia właśnie z rządem niemieckim w którym być może nie nazywając tego reparacjami udałoby się również pewne korzyści dla Państwa polskiego dla ofiar zbrodni niemieckich uzyskać. Jak tę kwestię właśnie ty postrzegasz? Tak jak wspomniałeś, dwie kwestie trzeba w pewnym sensie rozróżnić. Jedną kwestią są tak zwane reparacje, które z istoty, tak, reparacje jako sposób naprawienia wyrządzonej szkody działaniem bezprawnym z zakresu, to jest to pojęcie, szersze odszkodowania, które jest charakterystyczne dla stosunków międzynarodowych, jeżeli mówimy o odpowiedzialności państw. A drugą jeszcze kwestią są te indywidualne rekompensaty. I właśnie tutaj, jeżeli patrzymy na kwestie polsko-niemieckich rozliczeń w wyniku II wojny światowej, to faktycznie te kwestie trochę się mieszają, a warto byłoby pamiętać o konieczności ich, Przynajmniej jakiegoś teoretycznego rozdzielenia. Trzeba pamiętać o tym, że jednostki nie mają w świetle prawa międzynarodowego możliwości wystąpienia z takim roszczeniem przeciwko państwu. To znaczy, nie mogą tego zrobić w sądzie swoim ojczystym, nawet jeżeli takie działanie było. Naruszeniem prawa międzynarodowego i to i o, o tym najcięższym gatunku, czyli Juskogens, znamy historię sprawy immunitetu jurysdykcyjnego państwa Włochy kontra Niemcy, gdzie, a właściwie na odwrót, Niemcy przeciwko Włochom, gdzie Niemcy zarzuciły sądom włoskim, że naruszają immunitet jurysdykcyjny państwa, próbując egzekwować roszczenia osób fizycznych. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że nawet w przypadku najpoważniejszych zbrodni prawa międzynarodowego, nadal prawo zwyczajowe nakazuje państwu wciąż korzystać przyznać temu państwu odpowiedzialnemu ten immunitet jurysdykcyjny. Jako jako, jako element jednakże pewnej analizy praktyki państwowej i pewnego pewnej stabilności orzeczniczej, która w tej, w tej mierze się wykazuje, bo to nie tylko kwestia włoska, ale chociażby właśnie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości odwołał się do jednej ze spraw przed Polskim Sądem Najwyższym, gdzie również z tytułu. Krzywdy, zadośćuczynienia za krzywdę związaną z działaniami niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej na ziemiach polskich. Sąd Najwyższy również przyznał Republice Federalnej Niemiec, stwierdził tutaj brak jurysdykcji sądów polskich z uwagi właśnie na immunitet jurysdykcyjny państwa niemieckiego przed polskimi sądami. I tak jak wspomniałeś, to zagadnienie tych roszczeń indywidualnych, też muszę powiedzieć z takich moich osobistych doświadczeń. Jedną z pierwszych czynności, jaką wykonałem jako, jako właściwie dzieciak mówiąc wprost, przed komputerem było napisanie dla mojego dziadka wniosku właśnie do fundacji polsko-niemieckie Pojednanie. Ponieważ pamiętajmy, że było kilka takich programów jeszcze za czasów PRL-u, był program specjalnych rekompensat dla ofiar pseudo, eksperymentów pseudomedycznych, natomiast później, już na początku XXI wieku, Fundacja, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie rozpoczęła wypłaty dla. Również między innymi robotników ofiar prac przymusowych w III Rzeszy. No i pamiętam, właśnie, że jedną z takich pierwszych moich czynności jako zaawansowanego osoby, zaawansowanej komputerowo w tamtym czasie na dość archaicznej maszynie, pisałem, pisałem wniosek. O, o, taką, o, o taką rekompensatę. I to oczywiście też z perspektywy swojej muszę oddać, że ten wniosek był skuteczny i faktycznie mój dziadek otrzymał oczywiście co tu dużo mówić, symboliczne, symboliczną rekompensatę w porównaniu do jednakże bądź co, bądź utraconej młodości. Bardzo trudnych warunków, jakie tam miał. Niemniej, nie mniej jednak, że jakaś suma została mu wypłacona, i też wiem, że no, pozostałym osobom, większości również, którzy, którzy takie wnioski składali, większości zostały również one pozytywnie rozpoznane. Czasami wymagało to zgłoszenia na pewnych dodatkowych dowodów, udowodnienia to dodatkowymi środkami. To jest właśnie ta jedna płaszczyzna. Jednak drugą problemem, i wydaje mi się, problemem, który jest najbardziej aktywny w tej dyskusji, na reparacji, to jest to zagadnienie tych reparacji międzypaństwowych, czyli w pewnym sensie rekompensaty państwu polskiemu za agresję, za okupację, za zniszczenie mienia, za utratę sprzętu, za zniszczenie infrastruktury państwowej, za załamanie gospodarcze polskie, ale też za załamanie demograficzne. Za te straty ludzkie, które były oczywiście nie do odzyskania, no i możemy sobie postawić retoryczne pytanie, czy jesteśmy w stanie wycenić wartość ludzkiego życia. I też no, musimy sobie powiedzieć, że chyba największą konsekwencją II wojny światowej, Polska, która bez wątpienia była chyba największym przegranym tego konfliktu, było to, że znaleźliśmy się w pewnym sensie po złej stronie historii. Staliśmy się częścią obozu państw komunistycznych. Nasza, nasz rozwój został zatrzymany na dziesiątki lat, i w pewnym sensie to chyba jest taki największy efekt. Nie tylko musieliśmy państwo odbudować własnymi, własnymi rękami, tak naprawdę odbudowa państwa, odbudowa Warszawy odbywała się przy ofiarności polskiego społeczeństwa. Zbiórki w czasach PRL-u, chociażby na odbudowę Zamku Królewskiego. No i oczywiście gdzieś, gdzieś narasta takie pytanie, gdzie pojawia się ta chociażby kompensacja ze strony podmiotu bezpośrednio odpowiedzialnego Niemiec, bo, bo tutaj nie ma co kwestionować, że oczywiście odpowiedzialność niemiecka jest tutaj chyba najłatwiejszą kwestią, jeśli chodzi o tą kwestię, jeśli chodzi w ogóle o zagadnienie reparacji. Tak jak wspomniałeś. Reparacje to przede wszystkim rozliczenia pokonfliktowe i tutaj surogata w pewnym sensie um, takiego porozumienia pokojowego, chociaż tu są różne też teorie układy poczdamskie, które zawierały postanowienia oczywiście odnoszące się do reparacji, przy czym traktowały je niejako samoistnie, to znaczy pamiętajmy, że prawo międzynarodowe na pewno w tamtym czasie na podstawie artykułu 3 do czwartej konwencji haskiej rozpoznawało prawo do odszkodowania na poziomie międzypaństwowym za naruszenia na przykład międzynarodowego prawa humanitarnego, bardziej wtedy mówimy o prawie wojennym, międzynarodowe prawo humanitarne to raczej jest pojęcie po drugiej wojnie światowej. Ale reparacje to nie są tylko, wydaje mi się, zwłaszcza te powojenne, to nie jest tylko i wyłącznie odszkodowanie za naruszenie prawa międzynarodowego. To może być też funkcja punitywna, kara za przegranie wojny. I jak podałeś tutaj szereg przykładów, najlepszym przykładem, chociażby ta słynna kontrybucja wojny francusko-pruskiej. Traktaty, układy poczdamskie. Przewidywały, że polskie roszczenia będą zaspokajane przez Związek Radziecki. Związek Radziecki miał prawo do zaspokojenia z części przez siebie okupowanej, ale ważna uwaga obszary tzw. ziemi odzyskanych były wyłączone spod radzieckiej okupacji i były przeznaczone pod administrację państwa polskiego. Co Pamiętajmy z historii, Sowieci wkraczając do Polski w 1945 roku wywozili najcenniejsze elementy infrastruktury i mienia, które znajdowały się na tak zwanych ziemiach odzyskanych do Związku Radzieckiego. W rezultacie polska administracja przejmując zarząd z tymi terenami, przejmując tutaj w pełni, w pełni władztwa nad tym obszarem, tak naprawdę, tak naprawdę, no, to już były obszary ogołocone, nie mające tak dużej wartości gospodarczej. Związek Radziecki miał dokonywać pewnego transferu. Ze swojej części miał przekazywać, miał zaspokajać polskie roszczenia. Jak wiemy doskonale sytuacja PRL-u, zwłaszcza w tym pierwszym okresie Bolesława Bieruta, kiedy de facto byliśmy... Co tu dużo powiedzieć, politycznie byliśmy protektoratem. Konstytucja PRL-u, która w pewnym sensie była konsultowana ze Stalinem, zmiana nazwy niektórych miast, na przykład Katowice przez kilka lat nazywały się Stalinogród, właśnie to symbolizowało tą wielką zależność państwa polskiego od Związku Radzieckiego. 1993 rok i to jest znowu data, która jest podnoszona jako kluczowa. Z uwagi na problemy gospodarcze Niemiec Wschodnich Związek Radziecki decyduje się zaprzestać pobierania tych reparacji. My w międzyczasie tak naprawdę za reparacje od Związku Radzieckiego musieliśmy płacić w pewnym sensie taką... Dostawała mi węgla, więc no kuriozalne, kuriozalne jest to, że, że, że właściwie musieliśmy płacić za, za otrzymywane te reparacje. No i konsekwencją działania sowieckiego było również działanie polskie w 1953 roku. To słynne życzenie się reparacji, co oczywiście wywołuje pewne wątpliwości, kto był adresatem dokładnie tego zrzeczenia się, czy, czy Niemcy, bo pamiętajmy, wtedy Niemcy to były dwa byty. Były Niemcy wschodnie, były Niemcy zachodnie. No, i to oświadczenie o zrzeczeniu się reparacji z 1953 roku, to jest w pewnym sensie ta dzisiejsza oś głównego sporu. Wydaje mi się, oczywiście, prawnego, dyplomatycznego, ale też dyplomatycznego i politycznego, ponieważ strona niemiecka w pewnym sensie podkreśla, że to życzenie było ważne, natomiast strona polska uważa, że to życzenie ważne nie było, i to jest właśnie ten problem prawa międzynarodowego. Tak naprawdę, to zrzeczenie się należy oceniać jako akt jednostronny państwa i w tym świetle powinno się oceniać jego ważność i chciałbym też zaznaczyć taką rzecz, że wydaje mi się, że kwestia reparacji to jest dobre zderzenie takich dwóch ważnych paradygmatów w prawie, czyli tego zderzenia perspektywy lex i us. Lex to jest to twarde prawo, prawo pisane, wykładnia, twarda wykładnia, natomiast us to jest w pewnym sensie duch prawa, pewne elementy słuszności. I z perspektywy lex wydaje się że sporo jest argumentów przemawiających za tym, że jednakże to oświadczenie o życzeniu się reparacji w 1953 roku było skuteczne. Pozwróćmy uwagę, PRL. Tak, jest, jest kilka zarzutów formułowanych. PRL jako niesuwerenne państwo, mimo że było politycznie protektoratem, to jednakże miało zdolność na przykład traktatowych, nie było ta suwerenność w żaden sposób ograniczona jakimś wielkim stopniem zależności prawnej ze strony Związku Radzieckiego, bo, bo tak naprawdę. PRL występował jako samodzielny byt na arenie międzynarodowej, prowadził stosunki zagraniczne, był członkiem organizacji międzynarodowej, więc pomimo tej politycznej zależności, to jednakże w świetle prawa międzynarodowego byliśmy suwerennym państwem. Poza tym to dziedzictwo PRL-u też kontynuujemy. W większości czarne dziedzictwo PRL-u to niedobre, niemniej no chociażby właśnie długi gierkowskie, które spłaciliśmy właśnie dopiero niedawno w 2010 roku, czyli uważaliśmy, że w kontekście kontynuacji prawnej, że jesteśmy pomimo nazwy państwa, pomimo wielkiej przemiany ustrojowo-politycznej, jaka miała miejsce w 1989 roku, jesteśmy tym samym bytem w świetle prawa międzynarodowego, na przykład no nie składaliśmy ponownego wniosku o członkostwo w ONZ, Słowacja i Czechy musiały składać, po rozpadzie Czechosłowacji, natomiast my takiego wniosku nigdy, nigdy względem ONZ-u nie, nie musieliśmy składać od nowa, bo nie było w pewnym sensie w tej płaszczyźnie żadnych wątpliwości. Pojawia się zagadnienie przymusu. Prawo międzynarodowe jest dość brutalne, jeśli chodzi o przymus, bo mówię o przymusu, rozumianym jako użycie siły zbrojnej, bądź groźba jej użycia. Przymus polityczny ekonomiczny nie do końca się mieści w tym klasycznym rozumieniu przymusu. No, pojawiają się również inne zagadnienia, zagadnienie, zagadnienie e, rejestracji, też skuteczności adresata, również tego, że być może ono nie było przyjęte zgodnie z ówcześnie obowiązującym porządkiem konstytucyjnym w Polsce, ale to nie ma takiego znaczenia do prawa międzynarodowego, chociaż tutaj odwołując się do sprawy Alabama, po prostu państwo nie może zasłonić się prawem wewnętrznym, by nie wykonać zobowiązania międzynarodowego. Poza tym jeszcze jedna kwestia jest dość ważna. W 2004 roku rząd polski potwierdził ważność życzenia się reparacji i to w sumie jest dla mnie dość Istotny fakt, który trochę jest przemilczany w tej dyskusji, no bo po pierwsze, czy można potwierdzić coś, co jest nieważne, po drugie, no to w pewnym sensie utrwala nasze stanowisko prawne. Pamiętajmy, że państwo jest reprezentowane na arenie międzynarodowej przez rząd. No i po trzecie, zamyka też, wydaje mi się, taką jedną z furtek, która taką, taką możliwość. Ponieważ pamiętajmy, że oczywiście jednostronne oświadczenia państw mogą być dotknięte pewnymi wadami, ale też na przykład Komisja Prawa Międzynarodowego zwróciła uwagę, że również wykluczona jest podnoszenie tej konstrukcji rebus sextantibus, czyli tej nadzwyczajnej zmiany okoliczności. Faktycznie wydaje mi się, że jednak że w 1989 roku mieliśmy tę nadzwyczajną zmianę okoliczności, tylko trzeba to podnieść w rozsądnym terminie. Tu zamiast podnieść to, powiedzmy w latach 90., tak naprawdę już w XXI wieku. 15 lat po przemianach społeczno-ustrojowych my potwierdzamy ważność życzenia się reparacji i to jest dość ważny fakt, który na pewno sędzia międzynarodowy zapyta polskiego pełnomocnika w tej kwestii. Ale tak jak mówię, idealnie by było, żeby o tych kwestiach rozstrzygnął Trybunał Międzynarodowy, tylko to jest tak naprawdę decyzja polityczna ze strony no, oczywiście, ze strony polskiej być może taka wola by była, ale pamiętajmy, w prawie międzynarodowym nie ma obowiązkowego sądownictwa. Na jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości musi wyrazić zgodę każde ze stron sporu. Ona może być wyrażona w różny sposób, ale tutaj wydaje mi się, że tak naprawdę bezpośrednie porozumienie byłoby wymagane, by skierować tą sprawę pod. Na wokandę Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Nie wiem, czy jakikolwiek inny sąd byłby tu właściwy, to, to bym Cię chciał też zapytać, bo wydaje mi się, że Europejski Trybunał Praw Człowieka, on rozpoznaje oczywiście skargi międzypaństwowe, ale ja nie jestem pewien, czy Europejska Konwencja Praw Człowieka to jest ten instrument prawny, który służyłby ewentualnie rozliczeniom międzypaństwowym, dokonywanym przed dniem wejścia w życie w konwencji. Wydaje mi się, że, że to, nie jest, to nie jest jakby właściwa droga, tym bardziej również inne mechanizmy prawno człowieka, które mogłyby występować, więc wydaje się, że na pewno MTS byłby, jeżeli mówimy o, o zdolność do rozpoznania, na pewno pod tym kątem miałby kompetencje, natomiast no nie miałby zasadniczej kwestii, czyli, czyli pojawia się możliwość właśnie tej, tej jurysdykcji. Jurysdykcji podmiotowej, czyli kto może, wobec kogo MTS może wykonywać. Musi wykonywać wobec państwa, które wyraziła na to zgodę. Niemcy, wydaje się, na to zgodę nie wyrażą, no, chociażby ty powiedziałeś o pomocy rozwojowej dla Namibii. Bardzo ważne jest to, że niemiecka dyplomacja słusznie, znaczy słusznie czy niesłusznie, po prostu zgodnie ze swoim interesem, może w ten sposób to ujmę, uważa, że no nie może podnosić tego zagadnienia, nie może utrwalać tego pojęcia reparacji, ponieważ właśnie się obawia, że to nie jest tylko oczywiście problem polski, bo nie tylko Polska była szczególnie brutalnie okupowana w czasie II wojny światowej, problem Grecji, problem państw bałkańskich i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna, jedna strona medalu. Natomiast jest jeszcze druga strona medalu, i to jest ta strona, o której wspomniałem, jest to strona JUS. Bo pojawia się jednak, że te, 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 tym twardym zagadnieniem prawa międzynarodowego, o których, tak jak mówię, idealnie powinien rozstrzygnąć Trybunał Międzynarodowy, choć jest to mało prawdopodobne, to jest jeszcze w pewnym sensie ta sfera trochę słusznościowa. Bo zwróćmy uwagę, no, że jednak na podstawowe pytanie, czy Niemcy uregulowali w jakiś sposób, bo oczywiście tutaj wspomnieliśmy o obywatelach polskich, to jest jedna kwestia i też mogę to potwierdzić z własnej autopsji na podstawie doświadczeń rodzinnych, że tak było. No to tu się pojawia kwestia, czy na przykład Niemcy, pomimo bezmyślnego zniszczenia Warszawy po upadku powstania listopadowego, co było jaskrawym naruszeniem regulaminu haskiego, artykułu 23G regulaminu haskiego o prawach i zwyczajach obowiązujących w wojnie lądowej, czy Niemcy w jakiś sposób no, uczestniczyły, chociażby partycypowały finansowo w odbudowie naszej stolicy? I odpowiedź wydaje się być jasna: że nie. I to już się zaczyna ta perspektywa JUS. Czyli z jednej strony mamy tą perspektywę LEX, zrzekliśmy się roszczenia, temat jest zamknięty, ale z drugiej strony no, pojawia się takie zagadnienie, czy na pewno, y, jednakże, Zamykamy coś, co jednak jest w pewnym sensie ciągle otwartą raną. Mówimy, to mówię o perspektywie strony niemieckiej, wiele się mówi o pojednaniu. Ale wydaje mi się, że Ty chyba ze mną się zgodzisz w kontekście prowadząc badania z zakresu tych rozliczeń postkonfliktowych Transitional Justice, że rozliczenie jest niezbędne, aby w pewnym sensie to rozliczenie, ta pamięć jest no, takim warunkiem wstępnym dla rzeczywistego pojednania. Wydaje mi się, że w stosunkach polsko-niemieckich, chyba strona niemiecka trochę zbyt szybko, łatwo przechodzi do tej kwestii pojednania, trochę próbując zostawić ze sobą przeszłość, Jakkolwiek by nie była I wydaje mi się, że to jest ta perspektywa, o której wspomniałem, ta perspektywa use, czyli zastanówmy się, co jest słuszne. I my patrzymy na reparacje tak naprawdę jako przelew z jednego konta na drugie, ale zastanówmy się, czy po pierwsze, mamy w prawie międzynarodowym zasadę, tak, tak zwaną zasadę ogólnego, ogólnego odszkodowania, czyli nie ogólnego, źle się wyraziłem pełnego odszkodowania. Pełnego odszkodowania obejmujące utracone korzyści i poniesione straty. Ta zasada pełnego odszkodowania trudno sobie wyobrazić, żeby ona miała pełne ucieleśnienie w kontekście reparacji, bo pewnych rzeczy nie da się przeliczyć pieniężnie. Niemniej zwróćmy uwagę na, na to, że pamiętajmy, że w reparacjach chodzi o pamięć i szacunek dla ofiar niemieckich zbrodni. Więc po pierwsze, właśnie pytanie, czy w Niemczech dostatecznie dużo mówi się na temat ofiar polskich. Polskich ofiar niemieckich zbrodni. Tak musimy to wskazać. Oczywiście jest idea powstania muzeum w Berlinie, jest idea upamiętnienia, ale pamiętajmy chociażby z perspektywy prawa międzynarodowego jest to dość istotne, aby o tym rozmawiać, bo zwróćmy uwagę na przykład pamięć o niemieckich, straszliwych niemieckich zbrodniach popełnionych w okresie powstania warszawskiego Żeś Woli Tak naprawdę wydaje mi się, że jeszcze 20 lat temu to było coś terra incognita w takiej płaszczyźnie historycznej czy społecznej w Niemczech. I takich kwestii podejrzewam jest dużo więcej, więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia to wydaje mi się właśnie przelew jak ogromnej kwoty, a może tak naprawdę chodzi o pewne gesty, które oczywiście mają pewne znaczenie pieniężne. Ale mają też swoją symbolikę. Na przykład, zwróćmy uwagę, jesteśmy, funkcjonujemy w stanie zagrożenia, potencjalnego zagrożenia naszej niepodległości, naszej integralności terytorialnej. Niemcy są państwem dysponującym wieloma bardzo ważnymi, zaawansowanymi technologiami wojskowymi, chociażby okręty podwodne. Chciałbym zwrócić uwagę, że, że właśnie Polska potrzebuje. Marynarki wojennej, chociażby z faktu posiadania po raz ponad 400 kilometrów wybrzeża, ona w wyniku takich, a nie innych sytuacji no nie jest chyba w najlepszym stanie, ale na pewno strona niemiecka, na przykład, być może dotacjami sprzętu wojskowego, okrętów podwodnych mogłaby z jednej strony dokonać czegoś bardzo symbolicznego i na przykład to ostatnie przekazanie baterii Patriot też w sumie możemy ocenić jako w pewnym sensie właśnie krok w tym kierunku. Państwo, które kiedyś napadło na Polskę, dzisiaj pomaga w jej obronie. I to by było jednocześnie spełnienie tej symboliki i ich, wydaje mi się, również zaspokojenia materialnego, tego, tego aspektu materialnego, bo, mu, bo mówimy o rzeczach bardzo drogich. Współprzeczne technologie wojskowe to są miliardy złotych, miliardy dolarów, miliardy euro, które wchodzą w grę. I z pewnością ta, ta kwestia zostałaby rozwiązana. Więc ja patrzę trochę na reparacje, zagadnienie tych reparacji jako konflikt pomiędzy Lex a Use. Z jednej strony, Lex to jest to twarde prawo. To jest jurysdykcja, to jest to, co mówi konwencja i tak dalej, z drugiej strony to jest ta słuszność. Ja w ogóle uważam, że reparacje to jest trochę, nie wiem, czy cywiliści się ze mną zgodzą. Przykład zobowiązania naturalnego czyli zobowiązanie, które istnieje, ale z różnych powodów może nie być egzekwowalne. I faktycznie tutaj, w tej płaszczyźnie politycznej, pojawia się pytanie, czy będzie ta egzekwowalność. Niemniej, jednym z celów dyplomacji, Jednym z założeń dyplomacji jest rozwiązywanie takich kwestii, i wydaje mi się, że to jest szczególne pole do popisu w tej mierze. Nie wiem, jakie Ty masz zdanie, czy Ty zgadzasz się ze mną z tym podziałem na Lex i Jus? Co o tym sądzisz? Tak, jeśli mogę skomentować ten właśnie podział Lex i Jus w kontekście tematu reparacji wojennych tych niemieckich dla Polski, to też warto zwrócić uwagę w tej, najpierw w tej płaszczyźnie Lex. W tych płaszczyźnie LEX, ale mając na względzie właśnie aspekt i polityczny, i, i prawny. Tutaj jeszcze dodałbym jeden bardzo ważny element do tego Twojego wyliczenia poszczególnych prawnych, składowych sytuacji właśnie polski w kontekście Niemiec, tego w zasadzie no, zablokowania tak prawnego z perspektywy i materialno-prawnej, ale też i formalno-prawnej przez po prostu brak,. Odpowiedniego forum, tak, czyli sądu międzynarodowego, który mógłby tę sprawę, ewentualną sprawę rozstrzygnąć. Tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę na te właśnie elementy polityczno-prawne. Mianowicie, mówiłeś o tym już w, swoim, w swojej wypowiedzi, ten rok przełomu w Europie, czyli ta jesień ludów, 1989 rok, gdzie rzeczywiście Mamy moment, w którym klauzula rebus sixtantibus mogłaby być użyta z perspektywy właśnie państwa polskiego. Natomiast to jest też moment, kiedy już zachodzą procesy, również jeszcze wtedy w dwóch państwach niemieckich, procesy na rzecz zjednoczenia Niemiec. I takim finalnym etapem jest słynny traktat 2 plus 4, czyli dwa te niemieckie dwa państwa, RFN i NRD oraz cztery Tutaj mamy z kolei tą aliancką wielką czwórkę z okresu II wojny światowej. I w istocie to był moment, kiedy zarówno w Niemczech, jak i też w Polsce, które się oba Obie te państw, oba te państwa się bardzo mocno zmieniały właśnie w kontekście politycznym. Tutaj mamy zjednoczenie, tu mamy z kolei odejście od systemu komunistycznego, powolną dyskusję o na przykład tym, żeby wojska sowieckie opuściły teren RP. Taką wzajemną trochę powiedziałbym przepychankę polityczną, pewną bojaźń, co zrobią właśnie te państwa już po momencie przełomu. tak? Tutaj pytanie z perspektywy właśnie niemieckiej, tak? no to jednak wtedy i również... Paręnaście lat później, mocny ruch związków wypędzonych, tak z perspektywy z kolei ewentualnych roszczeń względem Polski i w ogóle roszczeń względem tych tak zwanych ziem odzyskanych w kontekście właśnie granicy pomiędzy już Zjednoczonymi Niemcami a właśnie państwem polskim, a z kolei z perspektywy Polski, no to też ten temat dotyczący no właśnie ewentualnych reparacji, które z pewnością w Niemczech, no wtedy raczej nie były one politycznie, politycznie chętnie widziane, właśnie ponieważ no były inne problemy, te bieżące, jak zjednoczenie państwa niemieckiego. I rzeczywiście tutaj dyplomacja polska w tym momencie przełomu, a przypomnę, że kierował nią właśnie prawnik międzynarodowy, pan profesor Krzysztof Skubiszewski, który był. Misję Spraw Zagranicznych w czterech pierwszych rządach po transformacji, zarówno w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, jak i, jak i kolejnych, kolejnej trójki polskich premierów. I w zasadzie właśnie w tej, w tej debacie Skubiszewski postawił jednak na trwałość granicy na trwałość granicy polsko-niemieckiej -polsko i też na doprowadzenie do właśnie, doprowadzenie do właśnie zawarcia traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie, o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, co nastąpiło w czerwcu 1991 roku. I w istocie te dwa momenty, traktat 2 plus 4, czyli zjednoczeniowy Niemiec, jak i też ten traktat polsko-niemiecki i ta decyzja polityczna, spowodował, że w zasadzie moment na podniesienie ewentualne tej klauzuli rebus sixtantibus, czyli że doszło do zasadniczej zmiany okoliczności, która na przykład to polskie zrzeczenie z lat 50. powinna potraktować jako na przykład niebyłe albo właśnie takie, które nie było, nie, było, nie było właśnie zadeklarowane w pełni suwerenne politycznie państwo, tylko jednak pod wpływem widocznym Moskwy. To się jednak nie stało właśnie dlatego, że polska dyplomacja wybrała to bezpieczeństwo terytorium, integralności terytorialnej i też właśnie ziem zachodnich, granicy polską Niemieckiej. Więc, jakby tutaj mamy ten bardzo ważny wątek uwarunkowań politycznych, pewnego wyboru politycznego. Bez wątpienia można z tym dyskutować, z tym się wręcz nie zgadzać, czy to był dobry wybór, ale on zapadł, i tutaj jest ten element, który warto właśnie wspomnieć. No i drugi element też prawno-polityczny to ten 2004 rok, o którym wspomniałeś. Również to potwierdzenie w tym przypadku. Ważności zrzeczenia się reparacji przez PRL. Pamiętajmy, oczywiście, politycznie mamy wtedy moment, kiedy u władzy jest jeszcze sojusz lewicy demokratycznej. To jest ten moment tuż przed właśnie zapaścią tej siły politycznej w naszym systemie. W zasadzie od wyborów w 2005 roku wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość, gdzie również Platforma Batelska miała bardzo wysoki wynik. Tak naprawdę SLD już się nigdy nie podniosło do właśnie tego poziomu z szczytu u władzy Leszka Millera, a potem Marka Belki. Mówię o tym dlatego, no bo oczywiście SLD z perspektywy władzy dzisiejszej polskiej jest partią postkomunistyczną, która w jakimś sensie broni dorobku PRL, więc no jakby ta narracja jest tak ukierunkowana, że ta decyzja w istocie również była jakby obarczona pewnym takim grzechem, prawda, pierworodnym, że skoro jest to rząd postkomunistyczny, to w zasadzie w jakimś sensie to dziedzictwo PRL po prostu utrzymuje. Natomiast patrząc czysto prawnie, jest to w pełni, był to w pełni legalny polski rząd, podobnie jak właśnie też rząd Mazowieckiego i Skubiszewskiego, to już mówię o tym tandemie, tak, który odpowiadał za politykę zagraniczną. I w istocie, po prostu na tej płaszczyźnie lex, na tej leks, Polska. Po prostu zamknęła drzwi w kontekście prawnych rozliczeń. Tutaj ja też nie widzę takiej możliwości, aby jakieś forum sądowe, na przykład, było właściwe, ponieważ wszystkie nam znane trybunały międzynarodowe, właśnie przez kontekst jurysdykcyjny, ograniczeń czasowych, też przedmiotowych, po prostu nie są w stanie takiej sprawy rozpoznać merytorycznie. Natomiast patrząc na tę bardzo ważną, którą zarysowałeś płaszczyznę JUS, tutaj, też moja zgoda jest całkowita, ponieważ mamy sytuację w zasadzie może nie to że bez precedensu, ponieważ do agresji oczywiście dochodziło od czasów starożytnych, tak? kiedy państwo napadało na państwo, ale to mamy sytuację, w której rzeczywiście w 1939 roku mamy system prawny już taki, który wskazuje, że wojna napastnicza jest w pełni nielegalna. To wynika z paktu Brianda-Kelloga. Mamy również szereg paktów o nieagresji. Mamy również konwencję londyńską o definicji napaści zbrojnej, więc w istocie jest to przykład, kiedy rzeczywiście agresja przestaje być tylko takim pustym czy też retorycznym hasłem, a staje się rzeczywiście pojęciem prawa międzynarodowego i tym takim najbardziej doniosłym naruszeniem prawa przez jedno państwo względem tego drugiego. Czyli w tym przypadku rzeczywiście agresja Niemiec wobec, wobec Polski, czy też innych państw, oczywiście europejskich, jest takim właśnie przykładem. Zresztą nawet fakt, że w, w Poczdamie narzucono na państwo niemieckie ten obowiązek reparacji, Przecież Niemcy nie były stroną tego traktatu, tego, tego układu. No ale właśnie jako agresor, tak naprawdę w, te, w sytuacji pewnej wyjątkowości, można wówczas narzucić na państwo, które dopuściło się agresji, pewną. Pewną gamę obowiązków, zobowiązań, które wynikają właśnie z takiej potrzeby pewnej odpłaty, pewnej sankcji, czy wręcz kary takiej za działanie, które jest po prostu bezprawne, ale też bezprawne w tym najcięższym, najbardziej kwalifikowanej formie, w zasadzie, właśnie napaści na państwo suwerenne, więc w tym aspekcie JUS jak najbardziej tak, tutaj widzę rzeczywiście wielkie pole do działań polskiego państwa, polskiej dyplomacji, powiedziałeś, o, powiedziałeś tutaj o baterii Patriot Rakiet, oczywiście tak, to jest taki przykład. Jasne, to nie jest tak, że, 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 że te baterie nam jakby zastąpią cierpienie ludności cywilnej czy zniszczenia, które niemiecki okupant dopuścił się na terytorium Polski. Oczywiście nie. To też nie może być traktowane sensu stricto jak reparacje. To też byłoby oczywiście absurdalne. Ale są to pewne działania, które, które w, w, w istocie. Właśnie tutaj prowadzą nas do takiego elementu potrzeby pewnej szerokiej dyskusji. Ja jestem przekonany, ponieważ też trochę śledzę na tyle, ile mogę, tę właśnie niemiecką dyskusję w ramach doktryny niemieckiej. Tutaj powiedziałbym w ten sposób pewne takie elementy. Dopuszczenia w sytuacji trochę jak właśnie ten kazus z Namibii, prawnicy niemieccy też zaczynają dostrzegać. Czyli właśnie niekoniecznie działanie, które byłoby takim stricte przyznaniem reparacji wojennych, ale pewne wynikające z pewnej potrzeby właśnie działania, które przy, przyniosą tak wymierną korzyść Polsce, ale też w zasadzie państwu niemieckiemu również, ponieważ jako nasz sojusznik, tak, powinien również mieć na względzie to, że państwo polskie było państwem silnym, było państwem również przewidywalnym w sensie swoich zachowań, no i też w kontekście zagrożenia rosyjskiego, oczywiście również takim równoprawnym partnerem, tak, w ewentualnym, oby nie się ewentualnej agresji ze strony. Więc, w tym przypadku rzeczywiście jakby te, te elementy Lex i Jus również tutaj trzeba podnieść. I wydaje mi się, że właśnie to jest mój największy zarzut do polityków, oczywiście w tym przypadku strony rządzącej, no bo oni tę dyskusję tutaj napędzają, że w, w opinii publicznej ten podział na Lex i Jus w ogóle nie istnieje. I to powoduje, że takie mówienie zero-jedynkowe można albo nie można po prostu jest bardzo, bardzo wręcz, nie powiem kłamliwe, bo to może zbyt duże słowo, zbyt mocne słowo, ale z pewnością takie, które budzi pewne wątpliwości, nieporozumienia, czy wręcz tworzy trochę fałszywy obraz sytuacji. Więc na pewno temat trudny, ale właśnie pamiętajmy, że mówimy tutaj o sytuacji, sytuacji państwa. Agresora, więc właśnie dlatego ten wątek JUS tak mocno tutaj musi, musi wybrzmieć właśnie w kontekście agresji, tak z 1939 roku. Tak, wspomniałeś tu właśnie o pewnych ważnych, ważnych wydarzeniach i ważnych sytuacjach, właśnie z pogranicza prawa i polityki. I właśnie to, o czym wspomniałeś, te, ten problem strategicznej decyzji, Państwa polskiego na początku tych wielkich przemian ustrojowych, wynikający z, z. Wydaje się, oczywiście nam dzisiaj pewne działania jest łatwo oceniać. Możemy oczywiście z perspektywy czasu krytykować pewne, pewne decyzje, pewne, pewne spotkania, pewne deklaracje, ale trzeba pamiętać o tym, że faktycznie w, dla naszej dyplomacji, to o czym wspomniałeś, ten Tą pierwszorzędną sprawą była kwestia granic, która była paradoksalnie kwestią zagrożoną przez postawę niemiecką. W pewnym sensie jesteśmy trochę podwójnie pokrzywdzeni, bo nie tylko doprowadziło to do sytuacji, w której kwestia reparacji znalazła się na bocznym torze, no bo jeżeli nie ma ustalonej granicy formalnie, jednoznacznie, Chociaż w mojej ocenie, mi się wydaje, że w ocenie generalnie polskich prawników, a także innych, ta kwestia była unormowana już od 1945 roku, ale to strona niemiecka poprzez różnego rodzaju też decyzje sądowe niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w latach 70., pewnych rezolucji Bundestagu, czy też samej postawy kanclerza Helmuta Kohla, próbowała tą kwestią, mówiąc kolokwialnie, w pewnym sensie do ostatniego momentu grać, uważając, że zjednoczone, Niemcy będą mogły na nowo usiąść do rokowań z Polską na temat granicy. Stąd też to był bardzo palący w pewnym sensie problem, i no wydaje mi się, że paradoksalnie Polska została podwójnie pokrzywdzona, bo raz musieliśmy walczyć o granice, które tak naprawdę były ustalone. A, a strona niemiecka kwestionowała te granice nie tyle może bardziej z zakresu prawa międzynarodowego, co bardziej będącą, był to problem będący wypadkową niemieckiej polityki wewnętrznej. Musimy pamiętać o tym, że po II wojnie światowej w Niemczech były miliony osób, które opuściły tak zwane ziemie odzyskane. To oczywiście byli potencjalni wyborcy, czy to SPD, czy CDU, czy CSU, tych partii politycznych i to była też walka o głosy, też walka do samego końca w tym kontekście, aby właśnie tworzyć ciągle tą nadzieję, że być może kiedyś te tereny powrócą do, do Niemiec, że, że była ta koncepcja powrotu do Niemiec przed granicą 1937 roku. Taka była idea idea w pewnym sensie właśnie tych działań. Natomiast to jest takie podwójne pokrzywdzenie. Raz byliśmy pokrzywdzeni pewnymi w pewną wypadkową niemieckiej polityki wewnętrznej. Dwa to spowodowało, że w pewnym sensie musieliśmy skupić się na ostatecznym uregulowaniu tej kwestii. Udało nam się to i na pewno jest to wielki sukces polskiej dyplomacji, ale niestety ucierpiała w pewnym sensie kwestia reparacji w tej mierze. I wydaje mi się, że strona niemiecka też powinna w ramach tych, tych rozliczeń powojennych też tą kwestię uwzględniać, że, że ta nasza sytuacja po 1989 roku też nie była sytuacją łatwą. Ale właśnie, jeżeli mówimy o agresji, bo przecież no, musimy, nie zapominamy o tym, że, że oczywiście mówimy o konsekwencjach agresji, no to w 2022 roku mamy do czynienia z kolejnym bezprecedensowym przykładem no bezprecedensowym, może inaczej może akademickim przykładem agresji który pozostanie prawdopodobnie na latach w podręcznikach prawa międzynarodowego jako jawne naruszenie artykułu drugiego ustępu czwartego Karty Narodów Zjednoczonych tym gorzej, że jest to wykonywane przez stałego członka Rady Bezpieczeństwa, który jest odpowiedzialny za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, mianowicie problem rozliczeń agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Wiemy, że Zgromadzenie Ogólne podjęło pewne decyzje w tej mierze. I powiedz, jak generalnie zapatrujesz się na problem tych rozliczeń reparacji rosyjskich dla Ukrainy, bo jak doskonale wiemy, te zniszczenia, jakie te działania zbrojne. Powodują dla, dla Ukrainy, dla, dla społeczeństwa ukraińskiego, również dla osób fizycznych, są olbrzymie. Tak, ten temat z pewnością jest dzisiaj niezwykle ważny dla Ukrainy i rzeczywiście, rzeczywiście jest podnoszony na forach międzynarodowych przez właśnie ukraińskich dyplomatów. Tutaj warto wspomnieć, że ta rezolucja, o której wspomniałeś, rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 14 listopada ubiegłego już roku, wskazała w swojej treści, że w istocie, w istocie państwa ONZ wezwały do stworzenia mechanizmu reparacji rosyjskich dla Ukrainy oraz takiego specjalnego funduszu, Nazwijmy to fundusz takich właśnie środków na rzecz reparacji, poprzez który takie reparacje powinny być następnie wypłacane stronie poszkodowanej, w tym przypadku ofierze agresji. Tutaj ten temat, ta rezolucja, która rzeczywiście w większości tam państwo głosowały na rzecz tego mechanizmu, czyli w kontekście interesu Ukrainy, a nie interesu Rosji. Chociaż też zauważmy, że jak porównamy sobie głosowanie w kontekście na przykład głosowania z 2 marca tamtego roku, czyli w trybie Zjednoczeni dla pokoju, który właśnie potwierdził rosyjską agresję na Ukrainę. Wtedy tych głosów za było ponad 140, a głosów przeciw tylko 5, w tym Rosji i Białoruś. Można jakby też odjąć w zasadzie, w zasadzie tylko trzy inne państwa niż te dwa zaangażowane głosowały, żeby. Przeciwko nazwaniu agresji agresją. Natomiast to głosowanie z listopada już było no jednak znacznie inne w sensie wyników, bo co prawda większość, ponad 90 państw, no ale jednak nie 140 głosowało za tym mechanizmem, a już kilkanaście, w tym Chiny, które wcześniej się wstrzymały, teraz głosowały przeciwko. Więc tutaj widzimy już, że to może mieć znacznie. Jakby trudniejszą drogę, też polityczną, a nie tylko prawną. No bo tutaj pytanie następuje, w jaki sposób można by na agresora taką, taki właśnie obowiązek, mówiąc językiem, prawda, historycznym, taką kontrybucję narzucić. No i tutaj idealnym wyjściem byłoby sytuacja już po, po zakończeniu konfliktu zbrojnego, kiedy w ramach paktu pokojowego ale paktu pokojowego, takiego, który wskazuje, że to była wojna wynikająca z agresji rosyjskiej, więc mamy sytuację nierówną, tak, tylko bardzo mocno sprecyzowaną, kto jest właśnie agresorem, a kto bronił się w sprawiedliwy i słuszny i również prawny sposób, jak Ukraina wykonując swoje prawo do samoobrony. Natomiast no po pierwsze tak zakończenie działań zbrojnych to jest jednak temat no może nie na lata, chociaż z pewnością Rosja będzie chciała swoich celów tutaj, swoje cele zrealizować. Natomiast na pewno na przynajmniej kilkanaście czy kilka czy kilkanaście miesięcy to z pewnością tak, wojskowi eksperci to podkreślają. Więc to jest pierwszy element w ogóle, kiedy taki traktat mógłby powstać, i po drugie, czy rzeczywiście byłaby jednak wola, no bo patrząc z perspektywy jednak tych poprzednich historycznych przykładów, no to mieliśmy sytuację jednak strony wyraźnie przegranej, tak, przegranej, która po prostu była politycznie zmuszona do tego, aby taką kontrybucję w ramach traktatu przyjąć jako swoje zobowiązanie. To jest ten pierwszy problem. Drugi problem jest taki, co zrobić ewentualnie obok tak, reparacji wynikających z traktatu, czyli na przykład reparacje polegające na tym, żeby na przykład móc przekazać Ukrainie te zamrożone aktywa rosyjskie, rosyjskich banków, rosyjskiego państwa. W bankach europejskich czy amerykańskich na właśnie poczet reparacji. To też jest temat dość ciekawy prawnie, no bo wydawałoby się, że represalia, które właśnie są tym odwetem za bezprawność agresji, na tym się jednak kończą, że państwa zamrażają aktywa. Innego państwa, ale, je nie, ale ich nie przejmują tak na, na własność, czy też na rzecz innego państwa. Bo to jest to pytanie, no właśnie ponownie polityczne, ale też i prawne, czy to po prostu jest w ogóle możliwe prawnie, aby przekazać państwu, w tym przypadku ukraińskiemu, te zgromadzone i zamrożone środki rosyjskie na rzecz reparacji. No i rzecz trzecia, tutaj też trochę wybrzmiała w naszych wcześniejszych wypowiedziach, to kwestia jakby przekazania tych reparacji państwu, ale również jakby zbudowania mechanizmu, który by umożliwił także, aby rzeczywiste ofiary naruszeń, czyli ofiary prawa humanitarnego, które wynikały właśnie z naruszeń prawa humanitarnego, rzeczywiście, które ucierpiały tak konkretnie poszczególne wręcz osoby, czy też rodziny i tak dalej właśnie od działań rosyjskich. Tutaj Pewną furtkę już pewna praktyka międzynarodowa posiada, ponieważ warto wspomnieć o pracy Komisji Odszkodowawczej ONZ, która została powołana przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w następstwie inwazji Iraku na Kuwejt, tak w sytuacji no właśnie jawnej agresji, tak, czyli sytuacji, w której państwo irackie zajmuje inne państwo też w sensie terytorialnym i uważa, że jest to część jego terytorium podobnie jak właśnie ma to miejsce w sytuacji obecnej. Wówczas taki mechanizm odszkodowawczy, taka komisja była faktycznie stworzona i właśnie w tym elemencie tutaj jakby tym celem była również kreacja takiego systemu weryfikacji roszczeń, które byłyby właśnie weryfikacją roszczeń pewnych osób konkretnych, indywidualnych, które przedstawiały właśnie swoje wyceny, wręcz, wręcz taki po prostu pewien no, wręcz powiedzieć kosztorys właśnie strat, który był poniesiony przez konkretne osoby. I w, tutaj nawet można wskazać taką bardzo dużą liczbę, jak na jednak małe państwo kuwait, czyli ponad 2,5 miliona wniosków. Właśnie od tych podmiotów niepaństwowych, które w tym, przypadku, w tym przypadku takie wnioski składały, i rzeczywiście komisja zobowiązała Irak do wypłaty odszkodowań, jakby poprzez tę komisję na rzecz również konkretnych osób, a podobny mechanizm również był użyty w, z kolei Komisji Roszczeń, Takiej arbitrażowej, która była powołana przez traktat algierski pomiędzy Etiopią a Erytreą po wojnie w 2000 roku. I też w, tej, w tym właśnie mechanizmie była możliwość włączenia w istocie roszczeń osób indywidualnych do tego ogólnego mechanizmu reparacji, które państwo, w tym przypadku agresor Irak, Miało wypłacić ofierze, tak? Czy, czy w przypadku właśnie Etiopii, Erytrei, właśnie w drugiemu, drugiemu podmiotowi, drugiej stronie konfliktu zbrojnego. Więc jakby wydaje mi się, że patrząc na jednak tą pewną praktykę, ja bym tutaj optował. Za, no, w najlepszym rozrachunku, właśnie za, nad zaangażowaniem się jednak ONZ, nawet jeśli to nie będzie Rada Bezpieczeństwa, no bo tutaj oczywiście Rosja nie jest zainteresowana jako stały członek Rady i jednocześnie agresor, ale być może właśnie jako konsekwencja na przykład trybu Uniting for Peace, czyli tej rezolucji z 2 marca ubiegłego roku, jako pewna konsekwencja, tak? i czyli właśnie działania, które, które mogłoby spowodować, że taka komisja roszczeń, komisja powstanie w ramach samej Organizacji Narodów Zjednoczonych, co z pewnością po pierwsze podniesie jej taką polityczną też legitymizację, a po drugie, w istocie również spowoduje, że jednak no, większa ilość państw tak będzie czuwała nad tym prawidłowym rozdysponowaniem środków na rzecz ofiar i państwowym, w sensie państwa ukraińskiego, ale również indywidualnych beneficjentów, właśnie jaki mogą być poszczególne osoby, jednostki, tak, osoby po prostu, które fizyczne, które, które ucierpiały i Dalej niestety te szkody zaznają w wyniku działań rosyjskich, tych rzecz jasna nielegalnych, te, które są naruszeniem prawa wojennego, prawa humanitarnego. Więc jakby patrząc pod tym kątem, taką opcję widziałbym jako tą najbardziej jakby słuszną i która miałaby największe umocowanie. Ale co sądzisz, bo tutaj jest rzeczywiście to chyba najbardziej temat drażliwy prawnie i politycznie. Co, co sądzisz na temat tego właśnie ewentualnego przekazywania przekazywania środków zamrożonych w ramach sankcji zachodnich, środków rosyjskich na rzecz Ukrainy? To przypomnę tylko, że kilkanaście dni temu Ursula von der Leyen wskazała w takiej swojej wypowiedzi, że w ramach Unii Europejskiej jakby takie prace już się odbywają, aby właśnie. Też w sensie prawa międzynarodowego doszło do legalnego przekazania tych środków zamrożonych na rzecz Ukrainy. No ale to na pewno byłoby działanie jednak dość odważne. Więc tutaj ciekawi mnie Twoja perspektywa. I co sądzisz właśnie o tym elemencie dotyczącym reparacji rosyjskich dla Ukrainy? Ja myślę, że można podejść do tego zagadnienia z perspektywy właśnie szeroko rozumianych środków odwetowych, bo jednak zwróćmy uwagę na wagę deliktu międzynarodowego, jaki popełniła Rosja. Rosja dopuszczając się agresji narusza normę Jus Cogens, jaką jest zakaz agresji, ale ponadto też narusza to zobowiązanie Erga Omnes, czyli w pewnym sensie Rosja popełnia czyn niedozwolony względem całej społeczności międzynarodowej. I społeczność międzynarodowa ma prawo, a wręcz obowiązek, patrząc na chociażby artykuły, projekt artykułów Komisji Prawa Międzynarodowego Odpowiedzialności Państw, ma wręcz obowiązek, żeby zapobiec dalszym naruszeniom normy Jus Cogens, a ponadto właśnie pojawia się ta, ta kwestia, ta płaszczyzna, Działania państw trzecich, nie tylko państwa pokrzywdzonego, bo raczej jeżeli patrzymy na środki odwetowe, to mówimy o tej relacji vis-a-vis -vis, państwo naruszyciel, państwa ofiara, naruszenia. Natomiast w przypadku, jeżeli mówimy o tak poważnych deliktach międzynarodowych, jak zakaz agresji, naruszenie zakazu agresji, to ta perspektywa, optyka może się zmienić. I wydaje mi się, że to będzie ścieżka prawna, którą podążą prawnicy czy Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych, doszukując się podstaw przekroczenia, Wydaje mi się tej, tej, tej takiej zasady, że zamrażamy środki, ale powiedzmy nie transferujemy ich wprost, to wydaje mi się, że skala, skala tego deliktu, zwłaszcza w sytuacji, w której tak jak mówisz, najważniejszy jest mechanizm. Powiedziałeś tutaj właśnie o mechanizmie dotyczącym, będącym konsekwencją agresji Iraku względem Kuwejtu, także o mechanizmie, który dotyczył Etiopii i Erytrei. Te mechanizmy wymagały zgody państw. Tutaj może istnieć poważny problem w tej mierze i to też musimy zwrócić uwagę, że to też nie wyklucza brak na przykład jakiejś odpowiedniej rezolucji, Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej mierze. No jest jednakże ta furtka wynikająca z tej procedury Uniting for Peace, już raz została ona wykorzystana chociażby tylko dla stwierdzenia faktu Agresji, ona może być jeszcze wykorzystana na przykład w kontekście, o czym bardzo wiele się dyskutuje, czyli możliwości ustanowienia trybunału dla. Prezydenta Putina, czy też ewentualnie Łukaszenki, również, bo agresją jest także udostępnienie terytorium do wykonania innemu państwu, do wykonania agresji. A bez udostępnienia terytorium Białorusi nie byłoby tego ataku na Kijów 24 lutego, który wstrząsnął całym światem. Tutaj też się pojawia możliwość właśnie uruchomienia tej, tej procedury Uniting for Peace, są pewne dyskusje. No i trzecią furtką być może właśnie stworzenie tego mechanizmu reparacji w tym kontekście. Ale co do samych zamrożonych środków, to wydaje mi się, że ta ścieżka szeroko pojętych środków odwetowych, Ukraina wciąż się broni, Ukraina potrzebuje pieniędzy na obronę. W związku z tym te środki byłyby w pewnym sensie reparacjami, ale z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie państwa ukraińskiego, czyli na obronę, na bieżącą odbudowę, co oczywiście nie wyklucza jakiegoś rozwiązania czy przyjęcia mechanizmu postkonfliktowego w ramach traktatu pokojowego. Przy czym oczywiście warunkiem wstępnym jest to, że w ogóle do takiego Pokoju dojdzie. Miejmy nadzieję, że, że jest na to być może jakaś perspektywa, ale oczywiście mówimy tu o pokoju sprawiedliwym w rozumieniu prawa międzynarodowego. To jest pierwszy warunek wstępny. No, drugi, oczywiście, warunek wstępny to jest, to jest ustanowienie odpowiedniego mechanizmu w ramach tego traktatu pokojowego. W wcześniejszych sytuacjach takie porozumienie było i ono dotyczyło obydwu stron. Tu porozumienia. Na chwilę obecną nie będzie, niemniej wydaje mi się, że w ramach właśnie pomocy bieżącej Ukrainie, niekoniecznie to musi być nazwane reparacjami, te środki będą przekazywane temu państwu na potrzeby związane z obronnością, bieżącym funkcjonowaniem, bo jak widzimy, sytuacja gospodarcza Ukrainy jest niestety bardzo trudna. Szacowany spadek PKB. Kilka miesięcy temu to było 40% prawdopodobnie wskutek ataków na sektor energetyczny to PKB może jeszcze bardziej spaść, więc wydaje mi się, że wydaje mi się, że tutaj w, w koncepcji tych rozszerzonych środków odwetowych szukałbym ewentualnej furtki dla analiz prawnych w tym względzie. Tak, tutaj rzeczywiście to, o czym wspomniałeś, Lex i us i zwłaszcza z perspektywy Jus, ale również oczywiście i Lex. Podkreślić, że po prostu dla agresorów nie może być w tym przypadku żadnej łatwiejszej ścieżki. A rzeczywiście odpowiedzialność, to w wymiarze prawno międzynarodowym, ale nie tylko prawnym, ale też i politycznym odpowiedzialność, to też pewna gwarancja, że podobne Zdarzenia nie nastąpią w przyszłości, to raz i że rzeczywiście, że ta, te sprawiedliwe reparacje, które niekoniecznie muszą być wyłącznie odszkodowaniem finansowym, rzeczywiście spowodują, że państwo, które zaatakowało, w jakimś sensie zapłaci za swoje czyny. Więc, jakby w tym przypadku rzeczywiście mówiliśmy dzisiaj o zwłaszcza tak reparacjach niemieckich dla Polski czy rosyjskich dla Ukrainy. Rzeczywiście na poziomie LEX tutaj mamy sporo różnic, natomiast na poziomie JUS mamy sytuację niezwykle podobną, podobną w kontekście agresora, który narusza suwerenność innego państwa, napada na to państwo i wręcz chce je zagrabić, bo tak było właśnie w kontekście niemieckim w 1939 roku i tak jest w kontekście rosyjskim w. Roku ubiegłym, po 24 lutego, zwłaszcza. Co właśnie tutaj podkreśla tylko wagę, wagę właśnie reparacji w tym aspekcie, zwłaszcza JUS. Natomiast o agresji jako takiej na pewno sobie jeszcze porozmawiamy. Dzisiaj już kończymy i bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wsparcie nas w tych naszych pierwszych odcinkach. W zeszłym roku zachęcamy do słuchania nas w dalszym ciągu, a dziękujemy za również dzisiejszy odcinek, więc za odcinek o reparacjach. Dziękuję bardzo. Mateusz Piątkowski i Tomasz Lachowski. Do usłyszenia w kolejnych naszych odcinkach.